Siemanko, siemanko, witam wszystkich ponownie w kolejnym dniu, w naszym pięknym sklepie, a mianowicie Tanix Adamix Supermarket Simulator gra. Dzisiaj pomyślałem, czy by nie zrobić eksperymentu, a mianowicie zatrudnimy sobie jeszcze jednego, ale to tylko na chwilę go zatrudnimy tak naprawdę, więc bierzemy sobie cyk, zarządzanie, rekrutacja, uwaga, zatrudniamy ostatniego kasjera. Nazwijmy go Wiesio. Wiesio, bo Wiesio to jest taki lokalers, nie? Po prostu, o proszę, stoi Wiesio. Jest Wiesio, jest. Ale Wiesio to tylko, no taka praca dorywcza, nie? Że tak powiem, kiedy jest potrzebny na telefon, Wiesio się zjawia i robi co mu się każe. Także Wiesio będzie naszym pracownikiem. My otwieramy sklep i zobaczymy, jak nam pójdzie, nie kasując. Czy tutaj pomożemy chłopakom, czy to jednak się zakręcimy jak... no jak kurde zakręt jakiś, więc zobaczymy, czy sobie z tym poradzimy zadaniem. W magazynie będę musiał szukać produktów, to już będzie coś, czuję, bardzo wesoło. No i Wiesia oczywiście zwolnimy, no po tym eksperymencie, bo jednak kasowanie to też jest frajda, prawda? Dobra, ja sobie tu szybciutko jeszcze zerknę, czy coś muszę zamówić. O, tutaj widzę. Reszta się wszystko zgadza. Market zamówmy. Ciach. 89 koła mamy. No, już chłopaki idą z koksem. Z koksownikiem. No dobra, no to co my teraz możemy zobaczyć? Chłopaki jeszcze czekają. Tutaj wiadomo, że teraz się nic nie dzieje. Muszę tutaj jakiś punkt obserwacyjny sobie znaleźć. No i proszę, Wiesio już zaczął. Ole, Wiesio ruszył z przytupem. No sorry, Wiesio, ale wiesz, no nie mogę się zatrudnić na pełen etat, nie? No na razie po prostu dorywczo. Ale dobrze. My sobie tutaj możemy w międzyczasie właśnie chodzić i podglądać naszych klientów. Co oni kupują? O, Adam idzie. I ziemniaczki sobie wziął. Raz, dwa. Muszę co jakieś produkty upatrzeć, kurde. O, też wziął ziemniaki? Tak, wziął ziemniaki. No to ja już cyk, nie? I wiem, że jedne ziemniaki miałem tutaj. Biegnę na szybkości i to się nazywa. Zobaczcie, cyk, cyk, cyk. I już biegnę z kartonem. Pyk. Dobra, ziemniaki poszły. Co tu jeszcze widzę? Czy się coś koń... Ole, tu ruch tutaj. Naprawdę ciężko się ogarnąć, wam powiem tak. Ale spokojnie. Kokolino, tutaj wszystko jest dobrze. W zamrażarkach też jest dobrze. Papier toaletowy, no jeszcze jest. Ziemniaczki tutaj dalej są. Cukier biały. Ludzi coraz więcej, alkoholu dużo. Harnasi jest sporo, tutaj ten bierze wareczkę. Dobrze, ale na razie dajemy radę, tak? Velvet. Wiem, że gdzieś miałem tutaj ten velvet i to był chyba tutaj, o ile się nie mylę. Nie, tu są ziemniaki. Aj, to na pewno w dużych tych będzie. Tu jest niebieski velvet. Czyli to pewnie gdzieś tu na końcu będzie w takim razie. Ja, jest. Biegniemy, czy już tam kurde ktoś był. No, jeden w boksie, no właśnie. Biegnij po papier, bo saraj taśma się kończy. Przepraszam, przepraszam. No i dobrze. Velvet dołożyłem. Co jeszcze mogę dołożyć? Co się kończy? Oliwa z oliwek? Nie, no tutaj jest wszystko spoko, tak? Maroko, koko na Maroko. O, Inka. No właśnie, i teraz będzie pierwszy problem. Gdzie była Inka? Kawa Inka. No mówię, zanim ja ją znajdę. To są takie...
Rozglądam. To? Nie, to jest Nescafe. A już się cieszyłem. A to? Nie, to jest chińszczyzna. A już myślałem, że witam cię z gąską. Patrzcie, znalazłem inkę. Lecimy. Oczywiście już tutaj ktoś był, dołożył. Ale my dołożymy jeszcze. I teraz oczywiście mogę to wypuścić. Przecież ja nie muszę tego odnosić. Panierka. Halo, proszę pana, panierka się kończy. Bierzemy. Kurde, z drogi pierogi. Bo panierka się kończy. Kuźwa, gdzie była panierka? Tutaj, już dołożyli. Dobra, mamy to. Już się robi ciemno. Nam też się robi ciemno, ale tutaj jest zapierdal, wam powiem. Takich rzeczy to ja się nie spodziewałem. Olej kujawski. Widzę, że się kończy. Dobra, możemy wziąć olej. Kurde, wyłaź. Co to jest? To jest olej? No tak, to jest olej. Dobra, jeszcze światło w międzyczasie. Ja pierniczę. Ale Saigon. Gdzie ta oliwka była? Tutaj gdzieś, nie? O, tu. Dobra, muszę zapalić, bo za chwilę... Ja pierniczę. Dobra, już zapaliłem. Co tutaj się dzieje w ogóle? Nie mam pojęcia, nie? Korsarze. Alkohol jest, to jest najważniejsze, że alko jest na sklepie. Dobra, jest. Tutaj się towar kończy też. Co to są? Sól do zmywarki się kończy. Ale ja nie wiem, gdzie mamy sól do zmywarki. Kuźwa. Tu nigdzie nie ma. Tu jest tytan. Tu jest sól do zmywarki. Mamy, znaleźliśmy. Ty, to nie było najgorzej. Z mojej strony. Dobra, proszę. Brak miejsca, tak? To tutaj jeszcze teraz możemy dać ten finish. Tutaj chińszczyzna. Tutaj słodycze. No właśnie, znaleźć teraz to drugie vanish, gdzie my mieliśmy. To nie, to będzie ciężka sprawa, wam powiem. Ale jest dziewiąta, ty, wytrzymaliśmy ten pierwszy dzień. Mówię, no najgorzej to, że poznać, gdzie to jest wszystko na magazynie, nie? No to jest sól do zmywarki, ale gdzie ja mam te tabletki do zmywarki? Co tutaj tak ciemno? Ty, tu w magazynie za ciemno jest. Nie, dobra, nie znajdę tego. Ale piwko mogę znaleźć, bo wiem, gdzie nawet jest. O, ciach. A, można? Można. Majo. Powinno być napisane, gdzie jest majo, kurczę. Tu nie ma. A oni dalej kupują. No ale czy my gdzieś znajdziemy majonez? No dupa tam, a nie. Nie znajdziemy majonezu. Ty, jest majo. Biegnę z majonezem. I od razu bierz to drugie. Kurde, z drogi pierogi.
Chili. Nie, to ketchup jest. Kurde, mówię chili. A ketchupu jest dużo, to niepotrzebnie z ketchupem poleciałem. Co to jest? Czosnkowy sos. A gdzie my mieliśmy, kuźwa, czosnkowy sos? A, tutaj, no właśnie. Pięknie. No i pikuś. Ty, i żeśmy skończyli. Ej, ten eksperyment. 100 tysięcy nawet chłopaki zarobili. No brawo. Świetnie, żeś się spisał, Wiesio. Ej, no to wam powiem, nie? To nie było takie, kurde, głupie. Dużo coś innego się działo, nie? Tutaj musiałem trochę pokombinować. Sprawdźmy w ogóle, jak to wyszło, nie? Ten eksperymencik. Kończymy dzionek i uwaga, podsumowanko. Param! Brak produktów zero. No perfekcyjny ten eksperyment. Zobaczcie, dla za drogo, no nie, no tak dawno nie mieliśmy. Łącznie 133 obsłużonych. Ha! Po prostu. No chłopaki w Wiesiu pokazali, że kurde, dają radę. No i ja oczywiście pomogłem na magazynie. No jest pięknie, nowy dzień. Papier toaletowy, polewa deserowa, serek wiejski, polewa deserowa, to tu dekoracyjna to miała być chyba. Tak. 10,24 to 10,40. Papier toaletowy, tylko właśnie który? Sprawdźmy, czy to ten. Nie, to będzie welwet w takim razie. 18,21 to 18,40. Polewa dekoracyjna, papier toaletowy i co tam jeszcze miało być? A, serek wiejski. Dwa równe z dramy. To mi się podoba teraz, ty. Zobaczcie, spray na komary. No właśnie, poszukajmy, gdzie my żeśmy, kuźwa, ten na komary dali. Co to jest? Komary. No właśnie, to tutaj to wygląda na boksie inaczej niż na półce. Zauważcie to. A dlatego ja tego nie widziałem. No dokładnie. No dobra, to mam. Co tu jeszcze możemy? Dobra, masło orzechowe widzę. Tu jest miód. Tak, miód. No to lecimy z miodem. A co? Miód też trzeba. Cyk. Miód daliśmy. Teraz jeszcze masło orzechowe znaleźć. Tu masła nie ma. Tutaj napoje. Tutaj też raczej masła nie ma orzechowego. A tutaj param pam pam param pam. Nie, wydaje mi się, że masło orzechowe może być gdzieś tutaj. Nie wiem czemu mi się tak wydaje, pewnie błędnie mi się wydaje. No dokładnie, to musi być w takim razie gdzieś jednak tutaj. Majonez. Miód tu był. Tu nie ma. Tu są kolki, oleje. Nie, no tutaj też nie ma. No to kuźwa, gdzie jest masło orzechowe? Teraz akcja masło orzechowe. No już lecę pomału, jak tylko mogę. No nie ma. Jeszcze tu tylko nie sprawdzałem. No i dąb, dupa dębowa, masła orzechowego nie widzę. Parówki.
Spray na komary. Noż kuźwa. Ej no. A tu jest. No właśnie, się schowało masło orzechowe. A. No i dołożyli. A nie, nie dołożyli. To jeszcze raz będę musiał iść. Ale już teraz wiemy, gdzie było, nie? Nie, to nie. Wiemy, gdzie było i wziąłem nie to, co chciałem. To chciałem, o. No kurde, same jakieś niepełne boksy. Ci magazynierzy tutaj śpią, czy co robią? No. No dobra, co jeszcze wam mogę tutaj? Chleb mały tostowy, no bym wam mógł pomóc, to tylko... A to nie tosty? Nie. Beczki. Tost maślany, a? Można? Można szybko znaleźć. Noż ty kurde dziadu, żeś mnie wyprzedził. A zwykły tost? Skoro był tutaj, był gdzieś tost maślany, tak? Gdzie są zwykłe tosty? Tosty, tosty to są rolmopsy. Tutaj. Nie, to mleko. No kuźwa, nie widzę. Czokapiki i też w ogóle nie mogę zauważyć, gdzie jest ten. Gdzie są te do zmywarki, nie? Tabletki. A tutaj, nie, to też jest tost maślany. Kokolino. Śmietana, a w dupę tam. Nie będę się denerwował. Wypieszamy chłopaków, niech sobie dokończą. Bo my jeszcze jeden dzionek zrobimy eksperymentu. Mamy 63 poziom. Chłopaki za kasą spisali się perfekcyjnie. My tutaj też daliśmy radę. A jak znajdę chwilę poza nagrywaniem, to po prostu w tym magazynie zrobię tak jak Ela, porządek, nie? Że sobie zrobię tosty obok zwykłych tostów, nie? Maślane obok zwykłych, nie? Sól, cukier, takie pierdoły też obok siebie na magazynie. No i wtedy, jeżeli zapamiętam to ustawienie, no to będzie o wiele łatwiej. No, a tak to jak widzicie, o. Za chwilę zrobić trzeba zamówionko. Jak oni to skończą, już bym mógł otworzyć, nie? Jak oni, jak tam, no nie, no ale pierw muszę zamówić towar, bo pewnie coś jeszcze jest takiego, co się pokończyło całkowicie. No dalej, panowie. Oni kurde, ja im pomagałem, no w końcu, no. Dobra, lecimy zamówić towar. Czy my w ogóle rachunki mamy popłacone? Bo ja mogę o tym zapomnieć. No dokładnie. A później pracownicy powiedzą, nie, kuźwa, nie płacisz, to będziemy pracować 3 razy wolniej. W sumie jak skanuje każdy ten,
to powinienem sobie spojrzeć, gdzie jest w końcu chleb. Co tu jest w ogóle? A, to zwykły cukier. Cornflakesy. Tak staram się zauważyć, gdzie są te kurde zwykłe tosty, ale na razie nie widzę. Tutaj napoje, te wszystkie kolorowe. Tutaj jest mleko. No dobra. Czokapiki. To jest tutaj. Nie, no to jest maślany. Chyba, że one też się tak nazywają, maślany. Ciężko będzie Wiesia zwolnić, nie? Dobra, zamówmy to. 6000, 6,5 koła, 94. Zostało, a my już przekroczyliśmy 100 tysięcy w ogóle. Panie, nie pytaj. Ja pierniczę, ile klikania. Myszkę sobie rozwalę. Ale za to palce będę miał wyrobione. O, regał pełen. To co, przerwa po piwku, panowie? Zasłużyliście. Okej. Okay. Nie, regał pełen. Dobra, to tutaj takie darmowe piwko, jakby ktoś chciał. O, proszę bardzo, co to jest w ogóle Leszek? No. Po godzinach Lech, otwieramy. I my oczywiście tutaj ciąg dalszy eksperymentu. W pierwszym dniu spisali się perfekcyjnie. Jak będzie w drugim? No cóż, Romana mianuje tym menadżerem takim już pełną parą i ja będę tylko przyjeżdżał kasiorę kosił, nie? No jak wszystkie regały, no prawie wszystkie są ładnie tutaj. Już kasują, już kasiorka leci. Proszę, i Karol, i idzie banda, idą chłopaki pełną parą, 63 level, na prowadzeniu, czokapiki. Karol, idę do Karola. Karol, powiedz jak tam, jak wam się żyje, co? Z Patrykiem, wszystko w porządeczku? Lody sobie wzięliście, tak? Na wieczór. Do tego babeczki. I jeszcze jakiś alko? Nie, do kasy. No spoko, spoko. Ja to powinien być tylko odpowiedzialny za tą sekcję tutaj. O, a już kolega z wareczką ruszył od razu. No dobrze.
To ja powinienem od razu z tyskaczem ruszyć, co nie? Pyk, 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 no skoro jestem. I na regał. Lipton żółty, Lipton Yellow Label. Gdzie my mieliśmy herbatę? Gdzie my mamy herbatę? Dupie. Nie wiem, gdzie jest herbata. No nie. Herbatą będzie ciężko. No rozglądam się, szukam. No ale co z tego, jak nie widzę. Ani herbaty, ani kawy. Ani widu, ani słychu. No gdzieś tu musi być, no ale... Co to jest? Nie, to nie jest. To jest mąka. Nie, wiecie co? Powinienem czymś innym się zająć. Herbaty i tak nie znajdę. Idę poszukać... O, harnasia. Tak, harnaś to gdzieś tu, tak? Czy też już nie? Nie, bo my alkoholi w sumie mieliśmy też tutaj trochę gdzieś. Tu jest warka. O, tu jest harnaś. No. Coplica też możemy ładnie, kurde, kupić wódeczkę. Czekajcie, czekajcie, gdzie tu była nasza woda? WD 40, soplica. Nie no, tu jest lech. A, tutaj. Soplica. Pach. No dobra, i kolejny browarki. Lejka się robi. Warkę teraz trzeba, o, wareczkę. Bo ładnie schodzi. Czy to jest pusty karton? Tak. Kurde. O. Miód też ładnie schodzi. Ale papier poszedł, kurde, lecę po papier, lecę po sraj taśmę, bo się obsrają w sklepie. Przepraszam, przepraszam. Ale ja mam speeda, kurde, od razu. Wszystko wyrobię. Całą normę. Od razu przy okazji światełko trzeba zapalić. No dobra, to co my tutaj mamy? No na pewno to piwko teraz jeszcze możemy. Tylko nie pamiętam, gdzie my jeszcze mieliśmy browary. Te żółte. No dupa, nie pamiętam. A tu się kończy, kurcze pieczone, no. No tu już nie ma. Tutaj też nie ma. No nie. Tu jest tak ciemno. A, tutaj, dobra. Lecę. Podwijam kece i lecę. Dobra, daliśmy radę. Co tu się kończy?
No tego mleka to ja kuźwa nie znajdę, ale dobrze, bo dołożył, aż tylko jeden dołożył. Co za dziad. Tostowy maślany się kończy. Dobra, lecimy po maślaka. O, tutaj. A, to czyli to jest duży, bo to jest tost maślany duży. A tamten... Pusty boks. A tamten to był mały maślany. Maślaczek. Szukam teraz małego maślanego. Tu jest, dobra. Wywalamy. Czym mogę pomóc? Czokapiki widzę, no ale dobrze. Tutaj jeszcze trochę macie. Nie narzekajcie. Sraj taśmy macie 4. Też dacie radę. No i te się kończą. No ale ja kuźwa nie wiem, gdzie one są. Nie mam pojęcia, gdzie postawiłem te. No choroba. Przy następnym zamówieniu, no będę musiał po prostu się rozejrzeć. Ty no, wszystko się zaraz skończy. Tutaj jeszcze sięga ostatnią Inkę. Inkę to my mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie jest, nie? Ale to było dawno i nieprawda. Nie, to gdzieś chyba tu była Inka, nie? Nie, tu nie ma. Oj nie, tu jest Inka. Dobra, lecę. Czekoladowa Inka. No i doniósł bydlak. Ale to już mamy 105 tysięcy, moi kochani. To już jest końcówka. Ziemniaki mógłbym donieść, bo wiem, gdzie są. O, ale tu nie widzę. Czyżby się skończyły ziemniaki? No nie, mamy. No i pięknie, to był ostatni klient. Brawo, zobaczmy jak ten dzionej. Kończymy. Podsumowanko, ale proszę, dla jednego za drogo, dla dwóch brak produktów. To tak perfekcyjnie w tym dniu nie było. Ale przynajmniej była dobra zabawa. 106 tysięcy soldo, pięknie. Nowy dzień. Pasta misio, czyli to House of coś tam, to jest tutaj, no i reszty nie zdążyłem. Niestety, 10-10. Dobra. Jeszcze tylko sprawdźmy, co tam jeszcze się zmieniło. No niedobrze, że nie zdążyłem. Bo teraz musimy wszystko zeskanować. Znaczy wszystko, w sensie sprawdzić, nie? No i zwolnić trzeba, kurczę, niestety, Wiesia. No dalej, co tu jeszcze? No na pewno jeszcze jakieś produkty zmieniły swoją cenę. O, kamień i rdza. Kamień i rdza, dobra, lecę, kamień i rdza. Kamień i rdza teraz 4,80 będzie kosztował. Kamień i rdza. I szybko teraz, co my tu mieliśmy? Kamień i rdza, zjechać w dół. Dobra, tu był kamień i rdza, okej. Okay. Boczek, to jeszcze boczuś. Jeszcze boczuś, ser królewski, boczuś, ser królewski, dobra.
Poczuś i ser królewski. Poczuś, wiemy gdzie jest. 7-10. I ser królewski też wiemy gdzie jest. 4. A to nie ten królewski, to mamy jeszcze jakiś inny królewski. Sprawdźmy tego. Nie, to nie ten. To też nie to. Bilet z kurczaka. To może być któryś z tych. To sprawdźmy. Mozzarella. Nie. Cheddar. Też nie. Co my tu mamy? A, tu jest ser królewski. To ten będzie. No dokładnie. 6,87 równe. No, dokładnie. Dobra. No i pięknie. I pan Pikuś. Także co, browarka? Po robocie zasłużyliśmy ciach. Macie tam chłopaki. No, tak więc drodzy widzowie, mam nadzieję, że kolejny odcinek z levelowania i z tego eksperymentu wam się podobał, ale moment. Moment. No niestety. Niestety Wiesia trzeba zwolnić. Wiesiu, wybacz mi, ale wiesz, że jak co to zadzwonię, nie? Jak będzie potrzebny, jeszcze zapłacimy rachunki. Rekrutacja, kasjer numer 4, zwolni. Aż. Zwolniony Wiesiu. Wiesio, zwolniłeś miejsce? Tak jest, Wiesia już nie ma. Więc łapki dla Wiesia w górę, mile widziane, drodzy widzowie. Subiki, jeżeli jeszcze nie macie, też. A ja już się z wami żegnam. To tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.